trwa remont dachu neogotyckiego kościoła w Chełmie nad Nerem w powiecie kolskim, który w znacznej części ucierpiał podczas lutowej nawałnicy. Szczególne nieszczęście spotkało ten kościół i naszą wspólnotę w tym roku, dokładnie 17 lutego nad ranem, kiedy w tym rejonie przeszła ogromna wichura, zrywająca około połowę powierzchni dachu naszego kościoła. Kiedy to się wydarzyło, tak naprawdę nie wyobrażałem sobie odbudowy tego dachu, bo parafia nasza jest w sumie niewielką wspólnotą, liczącą niespełna 1700 osób, a odbudowa dachu w zabytkowym kościele to inwestycja właściwie przerastająca możliwości ludzi, tak niewielu ludzi, tak niewielkiej wspólnoty. Jednak rozpoczęte roboty ujawniły faktyczny zły stan dachu, który od wielu lat nie był remontowany. W fatalnym stanie była więźba dachowa zniszczona przez m.in. szkodniki. Zresztą dlatego pewnie tak z taką łatwością ta blacha została zerwana przez tą wichurę, bo nie miała się już czego trzymać. Chociaż nie było tego widać naprawdę od wewnątrz. Nawet do tego stopnia, że kiedy już projektowaliśmy nowy dach i projektant, a więc fachowiec, wszedł pod dach, ocenił, że do wymiany jest dosłownie tylko kilka belek drewnianych, a okazało się, że wymieniliśmy już ponad 70% tych belek, tak by ten dach był naprawdę już teraz na kolejne dziesięciolecia. Przeprowadzenie tych wszystkich koniecznych prac nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc z budżetu państwa. Dofinansowanie, które jest uruchomione, to jest kwota ponad 400 tysięcy złotych. Jest z nami pan minister. Bardzo bym chciała panu ministrowi podziękować za pomoc w finalizowaniu tego przedsięwzięcia, bowiem to dzięki jego pomocy, zaangażowaniu udało się te środki dla parafii w Chełmie pozyskać. Zadaniem wojewody wielkopolskiego jest oczywiście ochrona konserwatorska, ochrona dóbr kultury, ochrona zabytków i część budżetowa, którą dysponuje wojewoda, też jest oczywiście przeznaczana na takie cele, choć nie zawsze udaje to się konsekwentnie realizować w takich kwotach, które wymagają większych nakładów, stąd też zaangażowanie i Ministerstwa Kultury i pana ministra, którzy łaskawie pomogli to przedsięwzięcie w takiej kwocie sfinalizować. Kiedy po raz pierwszy panie wójt i ksiądz proboszcz pokazali mi zdjęcia, fotografie, robiło to przygnębiające wrażenie, więc trudno było się nie zaangażować w pomoc. Minister Hoffmann zapowiedział przy tym, że parafia będzie mogła liczyć na kolejne wsparcie finansowe w odrestaurowaniu świątyni. Pracujemy w tej chwili nad kolejną odsłoną kolejnego rządowego programu, gdzie duże pieniądze będą wpływały do polskich samorządów. Jak powiedziałem, za chwilę kolejna edycja programu ochrony zabytków. Jako że jest to zabytek, wyrażam taką, powiedziałbym, nadzieję, na razie jeszcze bardzo skromnie, iż uda się tutaj wspomóc księdza proboszcza, a co za tym idzie wspólnotę lokalną, żeby rzeczywiście ten zabytek, można powiedzieć, wrócił do takiego już swojego klasycznego, dawnego wyglądu i rzeczywiście został odbudowany. W konsekwencji zerwania dachu bowiem ucierpiały także zabytkowe freski wewnątrz kościoła i nie tylko. Uszkodzenie dachu kościoła, które miało miejsce przez wichurę, odsłoniło nam rzeczywisty stan więźby dachowej kościoła i w ogóle stanu naszego kościoła. Już w tej chwili w planach mamy przyszłościowy, jak tylko zakończymy remont dachu, remont wieży kościoła, następnie w elewacji. Wielkie wsparcie w kwestii zdobycia pieniędzy na remont dachu okazała także wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak. Zaproponowała wraz ze swoimi pracownikami pomoc. Oczywiście, którą to pomoc przyjąłem, pomogli nam w przygotowaniu projektów. Przy okazji również po spotkaniu z panią wojewodą i panem ministrem udało się, że oni także zdecydowali się pomóc nam, dzięki czemu możliwe było to dofinansowanie. Konferencję zwieńczyło podpisanie przez proboszcza umowy na przekazanie wspomnianej dotacji w wysokości 401 tysięcy 12 zł. Kwota ta pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu państwa i stanowi znaczące wsparcie rozpoczętego remontu dachu, którego całkowita wartość to 480 794 zł.